Zagromy takie nuty kościelistańskie. Pierwsze będzie polaniarsko, drugo stryka Józka, miołek se pistołkę, stryka Staska, prymisty, taką nuta fajno do tońca i drobno Matejowo. Kół, zagroj ci jeszcze jedno. Teraz szacunku dla przodków i przeszłości zagramy nutę stryka Staska, pułkownika, który zginął w Katyniu, jego starszego brata Jęczka, mojego dziadka, starego Maśnioka. Zagramy nutę Stanisława Nędzy-Chotarskiego, wirtuoza muzyki górarskiej i zagramy nutę Bartusiową. Thank you.
jeszcze ze dwie nuty krzesane, ale wcześniej chciałbym podziękować Hani Chowaniec, Rybce Stasińskiej, ja tu nic nie Krzyśkowi mam. Gocałowi, Marcinowi Zupkowi, że ze nas tu tak zaprosili i mogliśmy sobie zagrać w tak zacnym składzie. Kochani, no jesteśmy za to wdzięczni. Stasiu, nie gniewaj się, ale musimy kierować te podziękowania pod adresem naszych władz, którzy tu oni tak naprawdę są sprawcami tego pięknego wydarzenia, tego pięknego spotkania, także wielkie ukłony pod adresem naszych władz zakopiańskich, kochani, bo to dziś dzięki nim możemy się tu spotkać na tych fosztach. Chłopy, zagrojcie! Czy nie ma ty? Śmiało, kochani, możecie przyklasnąć, choć na tym jeszcze nie koniec. Ale takich składów długo się już nie usłyszy. Podziękujmy jeszcze Maśniokom. Marian Styrcula Maśniok na premier. Syn Stanisław Sekund i Stanisław Trebunia Tutka na basach. Jest to skład taki archaiczny, bo dawno tak grywali. Kiedy jeszcze czesny Marian Styrcula Maśniok grywał z Chotarskim, bo tu można powiedzieć, są trzy pokolenia muzykantów ze zespołu Maśnioki. No a wzorowali się na tej muzyce właśnie polaniarskiej. Dużo się ludzi wzorowało na muzyce Stanisława Nędzy Chotarskiego, ale myślę, że teraz, gdzie jest ich siła, gdzie jest ta siła tych korzeni, co by wspólnie zagrali, co by te nasze nuty posły het w obłoki. Co by w końcu można było być, co by było tak, o drzewie bywało, że się spotykali sićka w izbach i grali jeden premista, drugi, trzeci, co by w końcu można się było uwidzieć, przeradzić ze sobą i zagrać. Chłopy, zagrajcie z. I babę też. Przyklasicie im. Słuchajcie, może jest troszeczkę chłodniej, ale zajsietelo, nie bójmy tego mrozu, bo dziś Michanka Bułeczku Lagoda, że dawno były takie festiwale, co skurzyło i trzeba było lecieć po kurtkę puchową. Bawmy się i cieszmy tą piękną muzyką. Thank you.
zdjęcia robili. Śmiało zaśpiewajcie, bo my przecież tu syćka sami swoi. Śmiało pomóżcie. Tu to śmiało, drogie panie, już możecie zacząć za chwileczkę i pomożemy. Ale grzech nie wysłuchać tej pięknej muzyki. I to pod Giewontem, tutok. W czerwiennym, w każdej chałupie na posiadach tak bywało. Ja myślę, że jesteśmy mogli usłyszeć. Słuchajcie, może zrobimy tak, na tym nie koniec, bo za chwileczkę jeszcze popytam.